Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dosłownie wczoraj przyszły do mnie następne pędzle z AliExpress. I od razu mówię, są to troszeczkę droższe pędzle, natomiast też nie jakieś najdroższe. Mianowicie mówimy tutaj o zestawie pędzli Zoreya. Jedna z Was na moim fanpage'u napisała mi, że ta nazwa jej się kojarzy z Zoewą. Mój Dawid wczoraj jak zobaczył to, to powiedział, o, podróby Zoewy. A ja chyba jako jedyna, nie wiem, na całym świecie nie skojarzyłam tego w ogóle z Zoewą. No ale może faktycznie może się kojarzyć z Zoewą. I ja zamówiłam tutaj zestaw 15 pędzli. Dodatkowo kupiłam dwa osobno, ponieważ jakoś tak mi się kształty spodobały i sobie je jeszcze dobrałam. Jak już mogliście zauważyć, zestaw przychodzi do nas w takim dużym dosyć worku. Ja już te pędzle sobie otwierałam, tak więc one nie są zapakowane już w folię, ale one były jeszcze spakowane w folię i dodatkowo każdy pojedynczy pędzel też był zapakowany w folię. Ja je wszystkie sobie już wczoraj odpakowałam, bo musiałam je pomacać po prostu. I dostaliśmy też w środku taką informację, do czego jaki pędzel służy. Mamy napisane też, jak czyścić te pędzle, wszystko mamy opisane, także już tak całkiem profesjonalnie podeszli do tematu. Dodatkowo w tym worku miałam nawet gifta, bo było to takie malutkie lusterko z taką kawaii japoneczką z tyłu, ale mam je już w drugim pokoju, więc nie chcę mi się go tu przynosić, ale gift był, także wiecie. Jeżeli chodzi o sam zestaw, to mamy tutaj 6 pędzli do twarzy i 9 pędzli do oczu. Wszystkich nie użyjemy, bo z tych do twarzy na przykład już widziałam, że są na pewno dwa kształty, które po prostu mi nie odpowiadają, więc ich nie użyjemy. Ale każdy jeden pędzel Wam pokażę z bliska, żebyście sobie mogli zobaczyć. Te pędzle z tego co kojarzę, to chyba wszystkie można też kupić pojedynczo, także wiecie, jakbyście były zainteresowane, a na przykład nie chcę Wam się wywalić kasy. No właśnie, bo Wy nawet nie wiecie, ile ten zestaw kosztuje. Teraz mignie Wam tutaj screen z aukcji do tego zestawu, żebyście mogli sobie zobaczyć, ile on kosztuje. Na złotówki mogę Wam powiedzieć, bo sobie nawet spisałam na kartce, że za zestaw zapłaciłam 69,06 zł i za jeden pędzel z tych pojedynczych 13,68, za drugi 15,36. Łącznie to daje 98,10 zł, ale ja miałam jeszcze kupon na 2 dolary i zapłaciłam 91,12. Także myślę, że za 17 pędzli, o ile one naprawdę będą fajne, to w dalszym ciągu nie jest dużo, bo przykładowo, no nie wiem, może tak głupio porównywać tutaj Zoewę, ale no może Hakuro, tak? Pędzle Hakuro na przykład za jeden płacimy 3 dychy, także jeżeli one się sprawdzą naprawdę, a z tego co je macałam, to naprawdę zapowiadają się nieźle, no to będzie spoko. Przybliżyłam Was sobie, ponieważ będziemy najpierw wykonywać makijaż oczu. No i oczywiście zaczniemy sobie od bazy pod cienie. Baza, której będę dzisiaj używać, jest to standardowo Paint Pot z Maka w odcieniu Painterly. I do nałożenia bazy użyjemy sobie pędzelka Zoreya Concealer, czyli niby do korektora. Numerek 853. Mamy taki spłaszczony, syntetyczny pędzel. Ogólnie wszystkie pędzle z tego zestawu, z tej Zorei ja mam syntetyczne. Mamy czarną skówkę i matowy czarny trzonek. O, coś takiego. Powiem Wam, naprawdę bardzo ładnie wyglądają te pędzle. I w dotyku też są takie, no nie walą taniochą, że tak powiem. Naprawdę bardzo przyjemnie wyglądają te pędzle. I w dotyku też, jakie macałam wcześniej, to naprawdę bardzo milusie są. Wiadomo, pędzle syntetyczne zawsze będą dużo przyjemniejsze w dotyku i miększe niż pędzle z włosia kozy, z włosów naturalnych, tak? Także no, no ciężko jest spieprzyć pędzle syntetyczne, nie oszukujmy się. Ja przeważnie bazę nakładam palcami, ale wiecie, no żeby jakoś użyć jak największej ilości tych pędzli, no to bazę nakładam również pędzlem. Bardzo sztywny jest ten pędzel, będzie bardzo dobry, żeby jakoś precyzyjnie, na przykład tutaj sobie korektorem, jak dziewczyny lubią, tak wiecie, wyczyścić linię brwi, albo do odcinania cut crease też może być bardzo dobry ten pędzelek. Ja co prawda cut crease, no wiecie, no nie umiem. Ale wydaje mi się, że dobry byłby do tego pędzel, z tego co widziałam, jakich pędzli dziewczyny używają do tej czynności. No dobra, bazę taką cieniutką warstwą mamy nałożoną. I tak sobie pomyślałam, że może będę od razu Wam mówić, co oni tutaj napisali, do czego który pędzel służy według nich, bo zauważyłam już wczoraj, że jeden pędzel, który bym użyła do podkładu według nich, będzie idealny do blendowania cieni na powiece.
Także no tutaj na tym mieliśmy oczywiście napisane concealer. No i tutaj tak samo mamy napisane, że ten pędzel służy do aplikowania korektora na małych powierzchniach, na przykład na niedoskonałość czy coś takiego. No, także akurat z tym się zgadzam. Następnie sięgam sobie po taki rozczapieżony pędzelek, ale już troszeczkę spłaszczony, jak widzicie. Jest bardzo mięciutki, bardzo puszysty i jego numerek to jest 858. No i na nim mamy po prostu napisane eyeshadow, a co nam napisali tutaj w ulotce? To apply light powder below eyebrow and inside eye corner. Czyli, że w kącikach oczu i jasnego pudru pod brwią. Właśnie wiecie co? Właśnie ja go chciałam użyć do tego, do zmatowienia okolicy pod łukiem brwiowym. Także biorę sobie cień, jest to cień z Inglota, taki beżowy, cielisty, matowy. Nie pamiętam teraz, jaki on ma numer, wam powiem. A mam tak na chama wciśnięte to, że nie będę tego wyciągała. Bardzo przyjemnie się rozprowadza cień tym pędzlem. Ja ogólnie lubię do matowienia okolicy pod łukiem brwiowym takie większe pędzle, więc ten jest troszeczkę mniejszy od mojej ulubionej Zoewy 222 do tej czynności, ale też jak najbardziej daje radę. Myślę, że ten pędzel bardziej by mi się sprawdzał jak już do zaznaczania właśnie załamania powieki. Jestem zaskoczona, bo ten pędzel jak troszeczkę tak nadzieję się na niego jakby, on kuje. To jestem zdziwiona, wam powiem, ponieważ no naprawdę pędzle syntetyczne tak jakby z zasady nie kują. Przynajmniej no powiem wam, że raczej się z takimi nie spotykam. Następny pędzel, po który sięgam, jest już to taki dłuższy, rozczapieżony, kulkowy pędzelek. Też jest bardzo puszysty, jeszcze bardziej puszysty niż tamten. I tutaj mamy numerek 861. Napisane crease, czyli załamanie. Do tego też go chciałam właśnie użyć. No i tutaj nam w ulotce napisali, że on służy do aplikowania cieni, tak wiecie, delikatnie, tak softly oni napisali. Właśnie taką chmurką jakby. No i nakładam sobie cień w załamanie powieki. Jest to cień z palety Affect Naturally Matte. O, ten pędzelek już wam powiem, że w ogóle mnie nie kuje. Jest bardzo przyjemny. I faktycznie on ten cień taką ładną chmurką nakłada. No, bardzo mi się podoba ten pędzel. I słuchajcie, tutaj mam jeden pędzel, którego już wiem, że nie będę używała. Coś takiego. Spłaszczony i z od boku i od góry. No tutaj mamy niby napisane, że jest to pędzel do eyelinera. Ja sobie jakoś tego nie wyobrażam, więc no wybaczcie mi, ale tego pędzla nie będę używała, bo po prostu nie lubię takiego kształtu. Miałam kiedyś taki pędzel też w jakimś zestawie i w ogóle mi się nie sprawdzał, także nawet go nie będę używała. Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie też taki w miarę prosty makijaż, bo do oczu w sumie zostały mi dwa pędzle takie normalne, do eyelinera i do brwi, także nie będę tutaj nic więcej kombinowała. I następny pędzel mam już coś takiego, grubaśny, ale lekko spłaszczony. Zobaczcie, jaki on jest gruby. O, coś takiego. No, taki grubasek troszeczkę. I tutaj na nim też mamy napisane tylko eyeshadow. A co nam piszą w ulotce? 854. To jest taki typowy pędzel do rozcierania. No, on w sumie będzie ok do rozcierania. Nawet do dolnej powieki będzie spoko. Ale ja nim sobie spróbuję nałożyć cień. I będzie to cień z Nabli, duochrom o nazwie Atmosphere, bo ten pędzel będzie fajny, żeby go tak wtłoczyć w powiekę, o. Ale powiem wam, ten pędzel tak samo troszeczkę mnie kuje w powiekę, jestem naprawdę zaskoczona, no bo pędzle syntetyczne no tak naprawdę z zasady tego nie robią. Ale wiecie, to też nie jest takie kucie, żeby nie szło tego, wiecie, wytrzymać, nie? Tak troszeczkę, ale no tak czy inaczej nie powinno tego być. Ale muszę mu przyznać, że faktycznie on wbija cień w powiekę normalnie, jakby palcem nakładany był ten cień. Dzięki temu właśnie, że on jest taki sztywny, grubaśny, ale też nie za sztywny, no... No idealny jest ten pędzel, jeżeli chcecie coś nakładać bardziej precyzyjnie niż palcem, ale w miarę, żeby był podobny pigment. No i tym pędzlem, którym sobie zaznaczałam załamanie powieki, jeszcze sobie tutaj rozetrę troszeczkę to wszystko. No dobra, i następny pędzelek mamy coś takiego. Ja ogólnie nie przepadam za takimi pędzlami do eyelinera, ale spróbuję sobie go użyć. No wygląda na taki naprawdę precyzyjny i wygląda się na fajne.
bo często miałam tak przy takich chińskich pędzelkach, że włosie było mocno rozczapieżone. A tutaj fajne zbite jest. No i na tym pędzelku oczywiście mamy napisane, że jest to pędzel do eyelinera. I jakoś tak nie mam ochoty dzisiaj na czarny eyeliner. Mam tutaj taki perłowy brązowy, jeszcze go nie używałam, ale jakoś tak mam ochotę go użyć. Jest to Hua Mian Li, też z AliExpress. I od razu Wam mówię, że jak ucieknę z kadru, to sorry i na pewno ucieknę. Ej, powiem Wam, że tą kreskę zrobiłam raz, dwa i naprawdę całkiem wygodnie się pracuje z tym pędzelkiem. Nie jest co prawda jakiś taki najcieńszy. Powiem Wam, że naprawdę bardzo wygodnie się z nim pracuje i chyba nawet zmienię zdanie o takich wykrzywionych pędzelkach do eyelinera. Naprawdę jest bardzo wygodny. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu byłam w stanie zrobić kreskę praktycznie nie opierając ręki o blat, tylko tak od cycka. Co prawda troszkę tutaj ten, poszarpałam tego ptaszka, zaraz to naprawię. Nie, naprawdę, słuchajcie, wiadomo, mi nigdy nie wyjdą kreski, jedna trochę bardziej w tą idzie, druga w tą. To jest u mnie standard, natomiast naprawdę zmieniam zdanie o pędzlach tego typu, takich wykrzywionych. Naprawdę ten mi się podoba. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za eyeliner, ten Hua Mian Li, no to linka znajdziecie w opisie do tego eyelinera, a dodatkowo też tutaj gdzieś powinien Wam mignąć link do filmu, w którym mówię o tych eyelinerach. Ja często o nich mówię, bo naprawdę bardzo je lubię. I dziady są naprawdę trwałe, bo teraz z ręki próbuję sobie zmyć go. I naprawdę ciężko idzie, a zmywam go tym farmacerisem dla wrażliwców. No i z tym, on wszystko ten farmaceris zmywa, tylko te eyelinery właśnie tak kurde ciężko schodzą. O, jakoś starłam, dobra. No i zostały nam właściwie jeszcze dwa pędzelki do oczu, ale je użyjemy sobie jak zrobimy twarz, bo ja muszę zrobić najpierw twarz, żeby zrobić dolną powiekę, tak samo brwi. I tak, tutaj mam taki pędzel, coś takiego. Jest mocno zbity, skośny pędzel, bardzo zbity jest, zobaczcie, on jest bardzo jak szczota. Jest to numerek 871 i na tej karteczce mamy napisane, że jest to pędzel przeznaczony do nakładania kremowych produktów i też, że możemy nim BB krem nakładać i tak dalej, ale nie. Nie, ja tego pędzla nie będę używała, w ogóle jakoś nie widzę tego, także pokazuję Wam, jak wygląda i że coś takiego jest. I tutaj mam jeszcze jeden pędzel, którego na pewno nie będę używała. Jest to coś takiego. Też taki mocno zbity. Taki lekko zaostrzony, taki troszeczkę jajko jakby. On ma numerek 874, jak czytam na ulotce, to jest napisane to samo, co przy tym poprzednim, ale jakoś tego nie widzę po prostu, no, więc przykro mi, nie będę używała tych pędzli, bo mi się nie podobają, po prostu. No i z takich większych pędzli do twarzy w tym zestawie zostało nam coś takiego. Generalnie moim zdaniem wszystkie oprócz tego można by użyć do podkładu, ale na żadnym z nich nie jest napisane, że one są przeznaczone do podkładu. Tak więc ja sobie po prostu wezmę ten tradycyjny Kabuki 865 numerek i mamy na nim napisane Ultimate Blending. I ja Wam przeczytam, co tu mamy napisane na ulotce. To apply blend eyeshadow eye contour. To jest właśnie ten pędzel, o którym Wam mówiłam. No, wybaczcie. Jak ja mam sobie wyblendować tym oko? No jakoś tego nie widzę. Także już mogli w ogóle nie pisać na tych pędzlach, do czego który jest, bo no sorry, nie bardzo. Ale ja tym pędzlem będę sobie nakładała podkład. Ogólnie to nie wiem, czy wiecie, ale ja jeszcze czekam na trzy zestawy pędzli. Czekam na zestaw pędzli do oczu Jessup z różowymi trzonkami, ale one idą do mnie już chyba ponad miesiąc i dość nie mogą. Te przyszły do mnie bardzo szybko, bo te przyszły w niecałe 3 tygodnie. Ale tamte ciągle się nie mogę ich doczekać. Czekam jeszcze na pędzle firmy Anmor, czy jakoś tak, też z AliExpress. I jeszcze jedne Jessup, ale zupełnie inne, nie jakieś zoewowe, czy coś takiego z zielonymi trzonkami. Także zobaczymy. No a teraz sobie nakładamy podkład tym tutaj. Może ja sobie Was oddalę w ogóle, co? Skoro już nie robimy oczu. No i ten pędzel standardowo się zachowuje jak zwykły pędzel do podkładu. Bardzo dobrze i szybko rozprowadza podkład.
Nie jest mocno zbity, nie jest też zbyt puchaty, jest tak bardzo fajnie jego włosie wyważone. Bardzo mi się podoba ten pędzel do podkładu. No i dobra, tylko no, dziwne jest to, że oni sugerują, żeby tym pędzelem robić makijaż oczu. Ale okej. Następny pędzel do podkładu jest to właśnie już taki flat top standardowy, dosyć duży. I on ma numerek 863 i tu mamy napisane, że jest to pędzel do konturowania twarzy. Ale na ulotce napisali nam też, że się nadaje do nakładania mineralnych pudrów i podkładów oraz w płynie i do kremów. Także coś im tu nie pykło z napisaniem, choć wiem, że takim pędzlem też można się wykonturować, ale no ja nie lubię. Będziemy nim nakładać podkład. Ten pędzel już mi się nie podoba. On jest zbyt giętki. Zobaczcie, widzicie? Jak on się wygina. On nawet do wklepywania nie będzie się nadawał, bo on cały tu się tak wygina. Nie. Ten pędzel w ogóle mi się nie podoba. I robi straszne smugi. Nie. Ten pędzel jest okropny. Ten Kabuki naprawdę jest rewelacyjny. Bardzo fajnie rozprowadza podkład. Ale tamten... nie. Obrzydliwy jest. No i mam trzeci pędzel, który też moim zdaniem będzie się nadawał do podkładu. Też to jest niby flat top, ale już taki właśnie bardziej skośny. Jego numerek to 870 i tutaj na nim napisali Slended Powder. Tak? Tak. Co mamy tutaj w ulotce? Do aplikacji pudru, różu i podkładu. Także ja sobie nim nałożę podkład na czoło. I jest taka sama sytuacja jak przy tym poprzednim flat topie. No jak dla mnie one są zbyt podatne, te flat topy w tym zestawie. W sensie, no za bardzo się wyginają. Da się nimi nałożyć podkład, oczywiście, ale no nie. Ten pędzel tak samo jak dla mnie się nie nadaje do niczego. W ogóle po tej stronie, po której nakładałam tym pierwszym pędzlem, tym dobrym pędzlem podkład, podkład wygląda tak naprawdę ładnie, praktycznie w ogóle go nie widać na twarzy. A tutaj taka skorupa mi się zrobiła, brzydko to wygląda. Nie, nie. Teraz nałożę sobie korektor, ale korektor pod oczy nałożę sobie poza kamerą, ponieważ ja go sobie wklepię gąbeczką, której nie ma w tym zestawie. Jest tutaj w zestawie pędzel do korektora, ale moim zdaniem on będzie idealny do rozświetlacza. Także widzimy się za chwilkę. No dobra, korektor mamy nałożony i teraz będziemy nakładać puder. Będę używała pędzla, który nie jest z tego zestawu. To będzie jeden z tych, które kupiłam osobno. On ma numerek 868. Coś takiego. I wygląda tak. Lekko spłaszczony. Bardzo milusi, mięciusi. Taki dosyć grubawy. No i nim będę nakładała puder. Generalnie ja nawet bym go mogła używać do bronzera, wiecie, tak do ocieplania twarzy mięciutko. Też byłby całkiem niezły do tego. Ale dzisiaj użyjemy go sobie do pudru. I puder, którego będę używać, jest to L'Origin. Jeżeli jesteście ciekawi testu produktów z L'Origin, to tutaj mignie Wam link do filmu, do chat make-upu bardzo długiego, w którym nagrywałam właśnie test produktów L'Origin. Jeżeli lubicie mocno wklepywać sobie puder, no to ten pędzel się u Was nie sprawdzi, choć bardzo mi się podoba to, jak on łatwo wchodzi w okolice pod oczami, dzięki temu, że jest taki spłaszczony. No ale nim tak sobie mocno nie wklepiecie pudru, bo on cały, widzicie, on się cały rozjeżdża po prostu, jest zbyt puszysty. Ale jeżeli lubicie sobie tylko omiatać twarz pudrem, no to jak najbardziej się u Was sprawdzi. Tu mam nadzieję, że Was nie będzie mierzić to, jak mi się tutaj przebija bardzo świeży syf. Wczoraj tak sobie siedziałam i jak przyszły te pędzle, to sobie pomyślałam, o, nagram jutro test pędzli, akurat nie mam za bardzo jakichś niedoskonałości na twarzy, dzisiaj wstaję rano, patrzę. No, u mnie ten pędzel na pewno znajdzie lepsze zastosowanie właśnie do nakładania bronzera. I tu mam kolejny pędzel, który nawet chciałam użyć, ale wiecie co, ja go też nie będę jednak używała, bo ja nie lubię takich pędzli tego typu, właśnie takich skośnych do nakładania różu czy bronzera. To jest numerek 872, na nim już mamy napisane blush. No nie lubię. Ostatnio właśnie też, jeżeli widzieliście mój chat make-up z L'Origin, to ja ten bronzer w ogóle nie umiałam ładnie rozetrzeć tym pędzlem, mimo że on był bardzo dobrej jakości. To ja po prostu, no mi nie odpowiada osobiście kształt tego pędzla, dlatego tego pędzla też nie będę używała. Natomiast ocieplimy sobie delikatnie twarz właśnie tym pędzlem, którym przed chwilą nakładaliśmy sobie puder na twarz. I bronzer, którego będę używała, jest to Avon True w odcieniu Deep Glow. Widzicie? Tak do delikatnego takiego ocieplenia twarzy.
No ten pędzel jest idealny. No słuchajcie, tak żeby nadać takiego właśnie delikatnego koloru twarzy, tak jakbyście lekko były muśnięte słońcem, to naprawdę bardzo fajnie ten pędzel w tym pomaga. I tutaj mam następny pędzelek, jest to 876 Blush również i on nie jest z zestawu. To już jest bardziej właśnie z takich kształtów, które ja lubię. Spłaszczony, tutaj u góry jest taki lekko zaokrąglony, mocno puszysty, nie jest też za duży. No i nim będziemy sobie aplikować róż z Max Factora w odcieniu 20. On jest taki bardzo delikatny, więc jego może nawet nie być za bardzo widać na mojej twarzy. Zobaczymy. No, on się zlewa praktycznie z bronzerem, bo to jest bardzo delikatny kolor. Ja tutaj co prawda na żywo coś tam troszkę widzę, ale ten pędzel też bardzo fajnie nakłada produkt. Ten pędzel też będzie fajny do rozświetlacza moim zdaniem. Trochę większy, jeżeli lubicie oczywiście rozświetlacz, wiecie, tak troszeczkę bardziej sobie na większe obszary nałożyć, to tak. I teraz ostatni pędzel z tych, które mam do twarzy, 860 Flawless Concealer. I właśnie ten pędzel to jest ten, o którym wam mówiłam, że on jest do korektora, ale ja go sobie użyję do rozświetlacza. A co nam napisali na ulotce? 860. Aha, napisali tylko, że jest do nakładania korektora tam w jakichś miejscach, w jakichś zaciemnionych i tak dalej. Ale ja go sobie użyję do rozświetlacza. Także biorę rozświetlacz z Belle Hypoallergenic, ten złoty. No i mam genialny pędzel do rozświetlacza. Ja oczywiście używam delikatnego rozświetlacza, więc wiecie, tutaj u mnie nie ujrzycie jakiejś mega tafli. Ja lubię tak, wiecie, delikatny, naturalny efekt, żeby to był. Także ja nie mam takiego rozświetlacza, który naprawdę nie wiadomo jak będzie widoczny. Oczywiście ten pędzel też będzie genialny do tego, żeby sobie całą powiekę na przykład pokryć jakimś tam cielistym cieniem, jak chcecie tylko, wiecie, na bazę nałożyć cielisty cień, wytuszować rzęsy i wyjść z domu, także ten pędzel też będzie do tego idealny. Wiadomo, też do korektora jak najbardziej będzie się nadawał, nawet do konturowania jakiegoś precyzyjnego również. Także wiecie, no trochę takie pisanie na pędzlach, do czego on służy, niby jest spoko, bo ktoś, kto się nie zna, no to będzie mógł wiedzieć, do czego może użyć tego pędzla. Choć tak jak mieliśmy w przypadku tego pędzla, no jakby ktoś sobie przeczytał, że ma tym wyblendować cienie na powiekach, no to mógłby mieć małego ząka. No ale tak, ten pędzel jest dla mnie idealnym pędzlem do rozświetlacza. Okej, zostały nam dwa pędzelki, z czego jeden to jest taka malutka kuleczka, którą sobie zaznaczymy dolną powiekę. Jest to numerek 852. Blending napisane mamy na nim. I to jest taka maluśka kuleczka. Nie no, powiem wam, że ogólnie z wyglądu te pędzle naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Zobaczcie sobie. Tak powiedziałabym, że nawet troszkę profesjonalnie. No i ten sam cień, którym zaznaczałam załamanie powieki, nakładam sobie po prostu na dolną powiekę i ten pędzel w ogóle nie drapie ani nie kuje nic. A ja mam taki problem, że mnie na dolnej powiece większość pędzli drapie. Czy to Zoeva, czy to jest Hakuro, czy Kawaii, to powiem wam, że naprawdę większość pędzli mnie drapie. Tak samo jak i pędzle z Celine też. Jeżeli jesteście ciekawi pędzli Celine, to znajdziecie tutaj odnośnik do filmu. Też są pędzle z AliExpress, tylko że tańsze niż ten zestaw. I naprawdę w ogóle mi nie podrażnia dolnej powieki. No i pędzlem, którym sobie nakładałam cielisty cień, tutaj troszeczkę sobie to rozblenduję, wyrównam. No i został nam ostatni pędzelek. Jest to pędzelek do brwi, natomiast dwustronny. Z jednej strony mamy właśnie tutaj pędzel do nakładania brwi, a z drugiej strony mamy szczoteczkę do wyczesywania. O, proszę bardzo. No i ja będę używała mojego zestawu ulubionego z L'Oreala, Brow Artist. No ale tak, ten pędzelek już na starcie mi się nie do końca podoba, ponieważ jest za miękki. Jest totalnie miękki. Jest dużo miększy niż pędzel z L'Origine, który mam, a tamten i tak jest większy od większości pędzli, których używałam do brwi. Ale tamten z L'Origine akurat mi się bardzo podoba. Ten jest dla mnie za miękki. Jest troszeczkę za cienki, za malutki taki, wiecie, więcej trzeba się namachać. Jeżeli ktoś lubi miększe pędzle do brwi i też żeby były właśnie takie i miększe, i mniejsze, takie bardziej precyzyjne, to będzie zadowolony. No i drugą stroną wyczesujemy sobie.
Za bardzo tu nie mam co wyczesywać, bo on był tak miękki, że prawie cienia mi nie zebrał. No dobra, to ja sobie wytuszuję rzęsy i zaraz do was wracam. Okej, makijaż mamy skończony. I powiem wam tak, z części pędzli naprawdę jestem zadowolona. Już teraz nie będę brała jeszcze raz i mówiła, który jak mi się podobał, bo ich było tak dużo, że teraz, no, niepotrzebnie bym przedłużała to wszystko. W trakcie filmu mówiłam po prostu wam, który pędzel jak moim zdaniem się sprawdza. Jeżeli jesteście zainteresowane tymi pędzlami, ale wiadomo, nie wszystkimi z zestawu, to przeliczcie sobie, czy bardziej wam się opłaca zamówić pojedynczo te pędzle, czy faktycznie kupić zestaw, bo zestaw ogólnie wychodzi dużo taniej niż pędzle pojedynczo i może być tak, że faktycznie w tym zestawie będą wszystkie te pędzle, które wam się podobały i wyjdzie was taniej, a te pędzle, których nie chcecie, możecie zawsze albo sprzedać, albo komuś oddać, czy cokolwiek z nimi zrobić. Także jeżeli w ogóle jesteście zainteresowane tymi pędzlami, a myślę, że niektóre z nich naprawdę są warte uwagi, no to tak jak mówię, przeliczcie sobie po prostu, co wam się będzie bardziej opłacało. Jeżeli chcecie na przykład tylko jeden albo dwa pędzle z Zorei, to wiadomo, tam nie ma sensu bawić się w zestaw, tylko wziąć sobie tam jedną sztukę. Tak jak mówiłam, tam sprzedawca chyba wszystkie z tych pędzli ma też do sprzedaży pojedynczo, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Ja wam powiem, że nie żałuję, że kupiłam te pędzle. Ja i tak z każdego zestawu z pędzli, które wam tutaj pokazuję, wybieram sobie tylko te, które najbardziej mi się podobają, a reszta idzie w świat, także z tych pędzli tak samo wybiorę sobie te, które najbardziej mi się podobają, a reszta pójdzie sobie w świat, w jakąś podróż, jeszcze nie wiem gdzie. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw mi łapkę w górę, bo to mnie bardzo motywuje. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.